dobry, otwieram 77. sesję Rady Miejskiej. Witam Państwa Radnych, witam Pana Burmistrza, witam Pana Skarbnik, witam Pana Sekretarza. Przechodzimy do punktu obrad, jakim jest sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. W tym celu proszę obecnych Radnych o wciśnięcie na terminalach niebieskiego przycisku. Panie Czesławie, coś tam prosimy jeszcze raz. Za wcześnie. Niebieski. Więc nie mamy jednego, zgadza się, tak? Tak. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji bierze udział 14 radnych. Na ustawowy skład 15 radnych rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. W punkcie trzecim obrad jest zatwierdzenie porządku obrad dzisiejszej sesji, które otrzymaliście Państwo wraz z projektami uchwał. Czy są jakieś uwagi do planu porządku obrad? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji? Proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Czerwony. Kto się wstrzymał? Żółty. Zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że porządek sesji został przyjęty. Przed głosowaniem nad projektami bardzo bym prosił Pana Burmistrza o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałbym tutaj odnieść się oczywiście do jakby okoliczności, które powodują, że zgłoszona jest i zorganizowana dzisiejsza nadzwyczajna sesja. Natomiast zanim to nastąpi, chciałbym również skomentować pewien fakt, ponieważ ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiły się, proszę Państwa, szereg nieprawdziwych informacji i utworzony szereg tak zwanych fejkowych kont, z których nasi mieszkańcy bombardowani są właśnie takimi różnymi nieprawdziwymi informacjami. Drodzy Państwo, nasza kancelaria podjęła czynności prawne w celu ustalenia autorów tych po prostu kont i tych informacji, ponieważ te informacje właśnie naruszają interesy naszego samorządu. Również to dzisiejsze jakby spotkanie i posiedzenie mające między innymi na celu podjęcie uchwały w sprawie realizacji opieki wytchnieniowej również jest nazwane przez właśnie autorów tych postów fikcją. Będziemy skutecznie, myślę, tutaj działać, ażeby ujawnić prawdziwych autorów. No, jest to tak zwana nasza opozycja, ogólnie rzecz ujmując, drodzy Państwo. Chcę powiedzieć również, że jeżeli chodzi o dzisiejszą uchwałę właśnie i potrzebę zwołania dzisiejszej sesji, to podpisaliśmy umowę z panem wojewodą, który no, reprezentuje w tym przypadku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, drodzy Państwo, na kwotę bardzo dużą, bo 480 tysięcy złotych. Jesteśmy jedną z gmin, która otrzymała najwyższe finansowanie, a już zupełnie jesteśmy liderem, jak chodzi o powiat. Jak Państwo wiecie, nasz DPS działał przez rok czasu praktycznie, mając pod swoją kuratelą 16 podopiecznych. Były to osoby głównie poza terenu naszej gminy. Z naszej gminy akurat jedna osoba uczestniczyła w tym projekcie. Ponieważ projekt się zakończył, również no, pojawiły się takie konieczności, ażeby egzekwować płatność, tak? Bo była ona symboliczna, tam mieszcząca się w granicach chyba 900 zł. I większość, że tak powiem, rodzin, większość samorządów również wycofała tych swoich podopiecznych, ponieważ średnia w województwie, jak chodzi o DPS, chcę Państwa poinformować, to jest 4,5 do około 5 tysięcy złotych. W naszym przypadku jest to jeszcze więcej. Więc oczywiście trwałość projektu jest. Jako DPS dalej jesteśmy otwarci na przyjmowanie, ale na warunkach takich, które potrafią zbilansować oczywiście działalność tego DPS-u. A oprócz tego mamy taką możliwość prawną uruchomienia właśnie tak zwanej wytchnieniówki. I to właśnie robimy. Ta wytchnieniówka jest dedykowana głównie dla naszych mieszkańców, dla 40 osób,
z niepełnosprawnościami. I ona tak naprawdę również dedykowana jest dla opiekunów tych osób, ponieważ w czasie, kiedy podopieczni będą przebywać w DPS-ie, właśnie korzystając z tego projektu, no opiekunowie właściwi będą mogli załatwiać swoje po prostu potrzeby, swoje jakieś urzędowe również sprawy w tym wolnym czasie. Każdy z tych podopiecznych będzie mógł po prostu wykorzystać 240 godzin, no korzystając oczywiście z usług pielęgniarki, z opiekunek, również w tym projekcie przewidziane jest wyżywienie, czyli śniadanie i obiad dwudaniowy, no ale też szereg innych zajęć terapeutycznych, które po prostu będą towarzyszyły wszystkim podopiecznym. Także myślę, że to piękna i wspaniała sprawa. Myślę, że wszyscy powinniśmy się z tego cieszyć. Natomiast ja rozumiem tak zwaną opozycję i że ma ona tak zwany ból pewnej części ciała, no bo w ciągu tej naszej kadencji udało się po prostu zrobić wielokrotnie więcej niż w ciągu po prostu minionych czterech. W związku z tym myślę, drodzy Państwo, że mieszkańcy nasi to widzą, doceniają, docierają do nas też właśnie pozytywne informacje, jest ich naprawdę mnóstwo, więc tutaj też apel do Was, żebyście nie słuchali jakichś właśnie fejków, niesprawdzonych informacji, bo to jest tak zwana nieczysta gra. Drodzy Państwo, to tyle tytułem wstępu. Jeszcze poproszę na sam koniec o głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Burmistrzowi. Proszę Państwa, przechodzimy do bloku głosowań nad projektami uchwał. Pierwszą z nich jest uchwała w sprawie zatwierdzenia planu Rady Miejskiej w Wiślicy na rok 2024. Proszę Przewodniczącego Pana Stanisława Bystrzanowskiego o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 77 /444/2023 Rady Miejskiej Wiślicy z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2024. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy tej ziemi urządzonej ustaw 2023 roku, pozycja 40. W związku z paragrafem 20 ust. 1 załącznika do uchwały nr 43/316/2018 Rady Miejskiej Wiślicy z dnia 25 września 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu miasta i gminy Wiślica Wielik Urzędu Wojewódzkiego 2018 roku pozycja 3417 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska Wiślicy uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej na 2024 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Nad realizacją planu pracy powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz osobie na stanowisku pracy do spraw obsługi Rady Miejskiej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. I tu mamy uzasadnienie. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 5. Do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2033. Proszę Panią Skarbnik, Panią Halinę Sokołowską o odczytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 77/445 z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wiślica na lata 2024-2033. Na podstawie artykułu 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 40 ze zmianami oraz artykuł 226 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 1270 z późniejszymi zmianami, Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 75/433 z
dnia 25 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Wiślica na lata 2024-2033, zwanej dalej prognozą finansową, wprowadza się następujące zmiany. 1. Załącznik nr 1 do prognozy finansowej, wieloletnia prognoza finansowa, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 do prognozy finansowej, wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Wiślica. Paragraf 3. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 6 obrad, w którym mamy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica na 2024 rok. Proszę panią skarbnik Halinę Sokołowską o czytanie projektu uchwały. Projekt uchwały nr 77 przez 446 Rady Miejskiej Wiślica z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wiślica na 2024 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 punkt 4 punkt 9 litera D ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity dzień 2023 roku pozycja 40 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 211, 220, artykuł 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 1270 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska Wiślicy uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale Rady Miejskiej Wiślica nr 75 przez 434 dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany. 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Paragraf 9 punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie. Ustala się limit zaciągania w 2024 roku zobowiązań z tytułów kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 zł, w tym kredyty w kwocie 2 500 000 zł. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wiślica. I paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Dziękuję pani skarbnik. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.
Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad. Proszę przewodniczącego pana Zdzisława Kaszmarczyka o czytanie projektu uchwały w sprawie realizacji programu Opieka wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego, edycja 2024 rok. Projekt uchwały nr 77, uchwalony przez 447, uchwalony przez 2024 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie realizacji programu Opieka wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego, edycja 2024. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, tekst jednolity dziennik ustaw 2023 roku, pozycja 40, 572, 1463 i 1688. W związku z programem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego, edycja 2024 uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Gmina Wiślica przystępuje do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej programu Opieka Wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego, edycja 2024. Paragraf 2. Pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej realizowana będzie w formie pobytu dziennego w Domu Pomocy Społecznej. Paragraf 3. Program realizowany będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Wielkowicach. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw, czerwony. Kto się wstrzymał, żółty przycisk. Zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę przewodniczącego pana Zdzisława Kaszmarczyka o odczytanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 75/436/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii za 2024 rok. Projekt uchwały nr 77, uchwalony przez 447 przez 2024 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 75, uchwalony przez 436, uchwalony przez 2023 dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2024 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw uchwały z 2023 roku, pozycja 40 z późniejszymi zmianami, artykuł 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w przejrzystości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jednolity dziennik uchwał 2023 roku, pozycja 2151 z późniejszymi zmianami. Rada Miejska Wiślicy uchwala, co następuje. Paragraf 1. Harmonogramie wydatków stanowiących załącznik nr 1 do uchwały 75, uchwalony przez 436 przez 2023 dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany. Punkt 3, podpunkt 2. Planowaną kwotę wydatku w wysokości 5 tysięcy zastępuje się kwotą 10 tysięcy. Punkt 3, podpunkt 3. Planowaną kwotę wydatku w wysokości 3 tysięcy zastępuje się kwotą 6 tysięcy złotych. Punkt 3, podpunkt 5. Planowaną kwotę wydatku w wysokości 20 tysięcy zastępuje się kwotą 15 tysięcy złotych. Punkt 3, podpunkt 6. Planowaną kwotę wydatku w wysokości 19 tysięcy zastępuje się kwotą 16 tysięcy złotych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Wiślica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie zielonego przycisku na terminalu oraz podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani Tadeuszu, jeszcze raz, bo tam nie poszło. Pana decyzja. Dziękuję.
Zagłosowało 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu za głosowania. Przechodzimy już Państwa do punktu 9. Zgłaszanie interpelacji, zapytań i wolnych wniosków w sprawie gminy. I tutaj właśnie z prośbą pana burmistrza. Bardzo proszę Panie Burmistrzu o wypowiedź. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, Panowie Przewodniczący. W związku ze zbliżającym się ważnym świętem, czyli Międzynarodowym Dniem Kobiet, chciałbym złożyć najlepsze życzenia wszystkim naszym paniom, mieszkankom naszej gminy, zdrowia najwięcej, pomyślności wszelkiej, jak najwięcej radości i uśmiechu na co dzień, drodzy Państwo, jak najwięcej pozytywnej energii, ale też realizacji stawianych celów, po prostu tych zawodowych i życiowych, wszystkiego co najlepsze. Te życzenia oczywiście kieruję też tutaj do naszych pań, czyli pani radnej Danuty, pani skarbnik i naszych pań Ani, fajnie się rymuje, także również życzymy im wszystkiego co najlepsze. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałbym uzupełnić wypowiedź pana burmistrza. Chciałbym Państwu przypomnieć, zaprosić serdecznie na niedzielę, to jest 10 marca w zespole, w budynku zespołu szkolno-przeszkolnego na hali sportowej odbędą się uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Kobiet. Zapraszamy na koncert poświęcony naszym kochanym paniom o 17:00. Serdecznie zapraszamy panie, ale również i zapraszamy mieszkańców Obfitej Brzydkiej, czyli panów również na ten koncert. Koncert będzie bardzo atrakcyjny. No i oświetli go oczywiście osoba pana burmistrza, który również będzie na tej właśnie uroczystości. Jeszcze raz bardzo proszę o przekazanie informacji. To w imieniu dyrekcji i nauczycieli zespołu szkolno-przedszkolnego, którzy serdecznie nas wszystkich na tą uroczystość zapraszają. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś... Ja tylko dodam, że również będzie słynny zespół Wiśliczanie. Tak. I tu warto po prostu się pojawić, bo no naprawdę ten zespół się teraz w ostatnim czasie doskonale i rozwija, i prezentuje. I jeszcze orkiestra Dęta nasza, czyli... Oj, orkiestra Dęta. Orkiestra Strażacka. No i oczywiście uczniowie i absolwenci naszych klasowych oświatowych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos w sprawie interpretacji? Bardzo proszę. Panie burmistrzu, tam dwie mieszkanki Kołdzy prosiły, żeby im wyczyścić. Znaczy tam jest droga gminna. Z jednej i z drugiej strony są rowy gminne, żeby tam po prostu te rowy podczyścić. W razie możliwości, nie teraz, mówię, tylko jakby no, z naszą koparką, żeby tam podjechać i coś tam wybrać na nocy. Dobrze. Ale jak będzie pogoda, nie? Dobrze. Musi być teraz natychmiast, może być. Rozumiem. Panie radny, proszę bardzo doprecyzować tylko tutaj u pani Ani, które to są panie, jakie to numery domów, posesji i będziemy tam działać. Nasza koparka cały czas działa aktywnie, więc na pewno to zrobimy. Proszę bardzo, pan Kuzięba. Chciałbym podziękować panu burmistrzowi za interwencję w sprawie odwodnienia drogi, która została zalewana wodami drogi powiatowej, no i na tej interwencji pana burmistrza i trochę mojej. Tak jest. Zostało zrealizowane, co przypominam, nie było zrobione przez ponad 10 lat, tylko tak się wałkowało i wydawało się, że jest nie do zrobienia, ale jednak się udało to zrobić. Miło. Mam takie pytania o odwodnienie jeszcze tych dwóch posesji na naszej drodze gminnej. Tam pan Andrzej już był, nie wiem, czy dał relację z tego. Tak, dobrze, dziękuję za dobre słowo. To rzeczywiście był wspólny sukces, bo radny też w tym czynnie uczestniczył. Natomiast też rozmawialiśmy z radnym na temat drugiego przypadku, jak chodzi o odwodnienie. Skierowałem tam pracownika, który drogami się zajmuje. Będziemy to robić w najbliższym czasie i też tam na pewno jakiś pomysł pojawi się, który tutaj zlikwiduje to zastoisko wodne, bo no o to chodziłoby, żeby po prostu też ludzie mają jak na razie dość, myślę, wody i tej z góry, i tej właśnie na dole, więc no nie dziwne się, że tam te zastoiska cały czas uprzykrzają ludziom po prostu funkcjonowanie, więc na pewno też to zrobimy. A jak już jestem przy Szczerbakowie, to też tam widziałem, przejeżdżając, kręgi są złożone i ta droga tam sporna na początku Szczerbakowa, rów zostanie po prostu na pewnej części zakryty tymi kręgami. Droga zostanie po prostu wyznaczona i przesunięta lekko, bo tak ta osoba istniejąca jest zajeżdżona po prostu w sposób niewłaściwy. I po prostu myślę, że to doprowadzimy do takiego stanu, jak należy.
Może jeszcze trzeba będzie interweniować w województwie też, bo ten tak, taki przejazd zrobili troszkę źle, no będzie starej i podaje. No zgadza się, zgadza się, no zrobili trochę źle, ale bardzo możliwe. Droga wojewódzka, jak wiele, szereg inwestycji, drodzy Państwo, jest objęta gwarancją i wszystkie takie sprawy mogą być prowadzone przez najbliższe 2 lata. Więc tu też wyjaśnienie co do innych inwestycji, że gdzieś tam coś jeszcze się robi. Proszę Państwa, będziemy na pewno korzystać z tego przywileju i po prostu nawet za rok czasu prace będą trwały, jeszcze jakieś poprawkowe, czy w trakcie użytkowania coś się zniszczy. Jest objęte gwarancją, będziemy z tego korzystać i po prostu to robimy. I to robimy. Jeżeli już na etapie wstępnym pojawią się jakieś, naszym zdaniem, nieprawidłowości, jest to potwierdzone przez inspektorów, no to po prostu to realizujemy. Więc niektórzy są zdziwieni, że zostało coś odebrane, a jeszcze trwają prace. Tak, trwają i będą trwały prawdopodobnie sobie tam gdzieś może za pół roku, oby nie. No ale jak się pojawi konieczność, będziemy korzystać po prostu z tego przywileju, gdzie mamy te prawa. 24 i prawa, tak, no, na usuwanie wszelkiego rodzaju jakichś nieprawidłowości. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, to chciałbym coś jeszcze dodać. Ja chciałbym podziękować nie tylko w swoim imieniu, ale mieszkańców koła gospodyń wiejskich, panu burmistrzowi, całemu zespołowi tutaj, panu sekretarzowi, pani skarbni i naprawdę wszystkim, którzy zajmowali się projektem, bo teraz powiem tak, fotu mieszkańcy i nasze koło gospodyń wiejskich jest w pełni zadowolone i dziękuję za już, a kazałbym się wskazać, że to nie jest koniec potrzeb. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dzięki. Dobrze. Widzę, że chyba zakończyliśmy pytania i wnioski. Jeżeli nie ma więcej wniosków i zapytań, zamykam 77. sesję Rady Miejskiej Wisły. Dziękuję Państwu za udział w sesji.